Witam. Dzisiaj bym chciał mówić taki wideo rejestrator. Jest to ogólnie kamera do nagrywania obrazu w trakcie jazdy. W zasadzie powinno chyba to być dwie kamery, bo pisze, że jest to dwukierunkowy rejestrator wideo z kamerą cofania. Czyli chyba powinno być dwie kamery, nie wiem w sumie. Ale zobaczymy, jak to w środku będzie wyglądało. Jest to firma Blow. F800 Dual, tak się nazywa ta kamera. Całość z dostawą mi wyszła 170 zł, czyli nie jest to na pewno kamera najwyższych lotów. Także nie wiem, czego się mogę spodziewać po działaniu tego, jak długo będzie działać i czy w ogóle będzie działać, jak to używać. Na razie jest mi to wszystko niewiadome. No ale teraz właśnie otworzymy pudełko i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Jest w takim kartonowym opakowaniu. No i tu jest sprzęt, który jest tak zafoliowany ładnie. Co tu jeszcze mamy? Tu jest chyba ta kamera cofania wraz z okablowaniem. Może kiedyś ją nawet zamontuję, kto wie. Zobaczymy, jak będzie działał podstawowy rejestrator. Jak się nie zepsuje szybko, to może zamontuję kiedyś kamerę cofania. Na razie się skupię na przednim rejestratorze. Tutaj jest, żeby do szyby to przyczepić. No i tutaj mamy zasilanie pod zapalniczkę. Łącznie z styczką, żeby podpiąć go do wideorejestratora. Na szczęście zrobiłem zapalniczkę w swoim aucie, także zapalniczka działa, będę mógł to przetestować. Tutaj jest mini instrukcja obsługi i to wszystko. No nie ma, na przykład paragonu nie ma, czyli jak się zepsuje, to chyba nie będę mógł reklamować tego, także to już jest minus tej firmy, że wysłali mi urządzenie bez paragonu. Rzadko mi się zdarza, żebym dostał jakiś sprzęt bez paragonu. Kiedyś dostałem bez paragonu taki zegarek, no i nie działał. Także nie jest to dobry zwiastun, że wysyłają bez paragonu, bo prawdopodobnie jest to bardzo awaryjne urządzenie. Ale nie wiadomo jeszcze, nie mogę na ten temat się wypowiadać, dopóki nie sprawdzę. Także na razie, jak widać, jest tyle. Teraz to rozpakuję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało rozpakowane. Tak to wygląda po rozpakowaniu. Ładnie wygląda ten wideorejestrator, tylko problem jest z tym, że na razie się nie włącza nigdzie, żaden przycisk nie reaguje na załączenie. Być może jest wyładowany i być może dlatego, czy będzie działał, to dowiemy się, jak podepnę do samochodu i zobaczymy, czy się włącza. No jak na razie się nie włącza i nie ma paragonu. Eureka, uruchomił się po podpięciu do zapalniczki, czyli w samochodzie działa, ale jest komunikat, że jest brak karty pamięci, muszę jechać kupić kartę pamięci, jadę teraz kupić kartę pamięci, podepniemy i zobaczymy, czy nagrywa. Podobno do 64 GB można tu włożyć kartę pamięci, także kupię 64 GB. Zobaczymy, czy wykryje. Jak nie wykryje 64, to trzeba będzie kupić 32. Chociaż to byłoby trochę głupie, bo 32 GB to trochę na nagrywanie jest za mało. Tak, udało się kupić mikrosdę, kupiłem. Myślę, że mogłem kupić taniej, bo dałem prawie 50 zł za tą 64, ale jest takie jakieś lepszej jakości, już mi się nie chciało jeździć, parkować i szukać, bo zużycie paliwa i parkomatu gdzie indziej było mniej więcej na to samo by wyszło, także niewiele bym zaoszczędził. No i teraz co? I teraz będziemy wkładać slot. O, zaraz pokażę gdzie. Tu jest takie miejsce właśnie, żeby włożyć to. Chyba na odwrót to włożyłem. Z tej strony będzie lepiej. O, udało się to wepchać. No i karta microSD jest włożona, 64 GB.
I teraz zobaczymy, czy wykryje tą kartę. Włączę silnik. Bateria. Liczka działała. Włączył się. Jest informacja, żeby sformatować to pierw, czyli chyba będę musiał pierw microSD sformatować. Dopiero potem będę mógł użyć. Także na razie jeszcze ciągle nie wiem, czy to będzie działać, czy nie. No w takim razie wykrył kartę microSD, bo wyskoczył komunikat o formatowaniu, że nie mogę nagrywać. No i znowu pojadę do domu, sformatujemy tą kartę microSD. No i zobaczymy, jak będzie działać dalej ten rejestrator. Patrzyłem tak jako, czy tam w opcjach, jak był podłączony ten rejestrator, czy w opcjach można go sformatować. Tu jest taka opcja formatu i niestety tam nie ma, dlatego muszę zabrać kartę microSD i ją sformatować w domu. Tak, wyjąłem już. Przyniosłem, znaczy się, ten microSD do domu. No i tu mam takie urządzenie, gdzie mogę podpiąć ten microSD i podpiąć do komputera. Dzięki temu będę mógł sformatować, mam nadzieję, tego microSD. Tak, pyk, pyk. Formatuj. Szybkie formatowanie. Formatowanie zakończone, także jest sformatowany. No i co teraz? I teraz biorę tego skandiska i wracam do auta i zobaczymy, czy już go wykryję po formatowaniu, czy będzie można nagrywać obraz. Jeżeli nie, to będę musiał kupić inną kartę microSD, może 32 GB, kupię taką bardziej tańszą i normalną, bo to jest jakaś szybsza i większa. Ogólnie tam pewnie mi się przyda, gdzieś tam kiedyś, ale jakby nie działało, to trzeba będzie kupić inną kartę. Podpiąłem te microSD. Tylko że ciągle wyskakuje sformatuj. Czyli nie wiem, teraz albo jest zepsuty ten, albo trzeba kupić inną kartę microSD. Nie taką wypasioną, jak kupiłem teraz, tylko mniejszą i słabszą i tańszą. Także no muszę niestety. Chciałem, być może trzeba teraz oszczędzać i kupić normalną kartę microSD, aczkolwiek ta 64 mi się przyda na pewno kiedyś. No ale będę musiał kupić inną, bo nie działa, aczkolwiek jeszcze pokombinuję tu w opcjach. A więc tak, na razie odkryłem, że jak się od razu włącza zasilanie, to od razu robi autostart nagrywania. No, tutaj są różne opcje. No, nie mogę wcisnąć. Ustawienia. I tutaj można zrobić auto włączanie, auto wyłączanie, odświeżanie i różne takie dźwięk przycisków. Można też ustawić. Kolejne ustawienia są tutaj. Ja trochę pozmieniałem rzeczy, bo myślałem, że mogę sformatować tą kartę microSD, ale nie sformatowałem. No w takim razie kupiłem nową mikrokartę, kupiłem nową kartę microSD 32 GB, taką zwykłą, najzwyklejszą i działa faktycznie. Nie trzeba formatować, nic takiego, wykrywają dobrze, bez problemu. Tak jak mówię, tutaj są też różne opcje, które można ustawić, zarówno tu są opcje dotyczące kamery przedniej, jak i cofanie, tego dualu. Ja raczej tego nie będę używał, bo raczej nie będę montował kamery cofania. Raczej, ale nie wykluczam, że kiedyś to zrobię. No i można właśnie zmieniać opcje. Nie do końca, na razie wiem wszystkie opcje co do czego. Zrobiłem już taką test jazdy próbnej, tam parę minut nagrałem drogi. No i teraz zabiorę tą kartę microSD do domu i zobaczę, jak dźwięk się sprawuje tutaj, jak nagrywa, jaka jest jakość dźwięku. No i obrazu też przy okazji. Po pierwszej próbie obraz i dźwięk był taki.
Czyli nagrało się bardzo, bardzo w przyspieszonym tempie, ale to tylko dlatego, bo właśnie jak szukałem opcji, żeby sformatować kartę, to tam przestawiałem różne opcje i po prostu zostawiłem je mniej więcej z powrotem. Tam jest coś takiego, nagrywanie poklatkowe i to przypuszczam, że ta opcja nagrywania podklatkowego, jak włączyłem, to dopiero zaczęło się nagrywać normalnie. A oto jest właśnie jakość obrazu i dźwięku normalnego nagrania. Test nagrywania, test dźwięku. Zobaczymy, jak się teraz będzie nagrywało. Wezmę do domu i przetestujemy. Ale w takim razie działa. No i na razie bym chciał zakończyć recenzję na tym.